Siemanko, z tej strony Darek Wojskali Athletics i trochę mnie nie było na tym kanale, a to wszystko związane z przeprowadzką. Jak widzicie, jesteśmy w nowym miejscu, natomiast to też pewnego rodzaju przemeblowanie w mojej głowie i jest to film, który powinien pojawić się na tym kanale już dawno, dlatego zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, tytuł tego filmu nawiązuje do spadku formy. No co mam Wam powiedzieć, moje treningi na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, czy nawet kilku ostatnich lat w ogóle nie przypominały tych treningów podczas mojej transformacji sylwetki, pierwszego roku treningów. Rezultatem oczywiście są spadki. Na chwilę obecną ważę 62 kg. Jest to najniższa waga, jaką miałem od lat. Zazwyczaj utrzymywała się ona na poziomie około 67 kg. No i co? Słuchajcie, czas to zmienić. Ale pewnie zastanawiacie się jeszcze, jak do tego doszło i to wszystko chciałbym Wam wyjaśnić w tym filmie. Także zabieram Was na krótką przejażdżkę, w której wytłumaczę Wam, co się działo w moim życiu i co będzie się działo w następnych miesiącach. Zaczynamy! Dobra, no to może zacznijmy tak. Znacie to uczucie, kiedy wyznaczycie sobie jakiś cel i tak naprawdę każdą swoją wolną chwilę poświęcacie na jego realizację? No nie uwierzę, że nie graliście nigdy w żadnego RPGa i nie wciągnęliście się w wbijanie leveli. A tak na poważnie, oczywiście może to być gra komputerowa, ale może być to również nieco bardziej ambitna kwestia, czyli na przykład chęć zdobycia awansu, zmiana swojej sylwetki, nie wiem, rozwój osobisty. Tych płaszczyzn tak naprawdę jest bardzo dużo i myślę, że gdzieś tam każdy w swojej głowie coś tam sobie dla siebie znajdzie. No i u mnie tak naprawdę takim wielkim kopem motywacji był pierwszy rok treningów, kiedy to tak naprawdę oprócz trenowania kilka razy dziennie, żywienia, odpoczynku, nie potrzebowałem nic innego do funkcjonowania. To już w pełni sprawiało mi wielką satysfakcję, bo wiedziałem, że tam dalej coś na mnie czeka. Później te priorytety nieco się zmieniły i przestałem odczuwać taką potrzebę do zmiany mojej sylwetki, do nauki elementów w kalistenice, a stwierdziłem, że warto tą moją energię przekuć na jakieś inne aspekty. No i co? Zacząłem się rozwijać, można powiedzieć, bardziej w kierunku biznesowym, bo oczywiście do takiego poważnego biznesu to jeszcze tutaj daleko, ale bardziej te kierunki gdzieś tam mnie pociągały. No dobra, no to może zacznijmy sobie od początku. A więc tak, po wypuszczeniu mojego filmu z transformacją, który gdzieś tam poszedł, można to powiedzieć, wiralowo na YouTubie, pojawiła się możliwość po prostu otworzenia firmy Kali Athletics. No i od tego momentu starałem się po prostu przekuć maksymalnie moją energię na właśnie wykorzystanie tej szansy, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że miałem bardzo duże szczęście. I oczywiście w związku z tym, że ja nie miałem nikogo w rodzinie, kto gdzieś tam miał doświadczenie w tej branży lub w ogóle w prowadzeniu działalności, no była to tak naprawdę nauka na błędach i przerabianie setek scenariuszy, dlatego to było mega czasochłonne. Także można powiedzieć, że pracy było bardzo dużo, ale nie uważam, żeby była ona jakoś mega ciężka. Oczywiście były takie okresy, w których no naprawdę pracowałem po 14 godzin dziennie i to dosyć często. Natomiast no, była to praca, która sprawiała mi satysfakcję. Oczywiście nie byłem w jakiejś takiej mega trudnej sytuacji, nie ma tutaj co, nie wiem, robić jakiś... Dobra, no chodziło mi po prostu o to, że ciężko to ma samotna mama z dzieckiem, a nie ktoś, kto, że tak powiem, no realizuje się gdzieś tam w swojej pasji, także no. Przenosimy się do biura. Okej, a więc jesteśmy teraz w biurze Kali Athletics i jak widzicie, jest tutaj niezły bajzel, ale myślę, że świadczy to o tym, że po prostu coś tutaj się dzieje. Słuchajcie, stąd wysyłamy przesyłki tak naprawdę na cały świat. Głównie są to przesyłki zagraniczne, aczkolwiek można powiedzieć, że przez ostatni rok w Polsce udało nam się przejąć jakąś tam część rynku, także ja na pewno jestem zadowolony. Sprzedajemy przede wszystkim nasz bestseller, czyli paraletki drewniane. Wprowadziliśmy również paraletki metalowo-drewniane. Pracujemy nad drążkami, które gdzieś tam są w rogu, i poręczami do dipów. Mamy już tak naprawdę producenta. Myślę, że produkcja ruszy gdzieś za tydzień. Tutaj mamy ubrania, pozostałe akcesoria, takie jak gumy oporowe, cała paka wrist wrapów, czyli usztywniacze na nadgarstki, shakery i takie tam różne pierdółki. Głównie bazujemy na sprzedaży moich programów treningowych. Natomiast jest to, taki sklep jest fajnym dodatkiem. On został uruchomiony już nawet jakieś 3 lata temu, gdzie dostępne były tylko jakieś tam wyrywkowe koszulki. Teraz mamy całą kolekcję, ruszamy z nową. Tu wszystkie te pudła, które widzicie, to są właśnie ubrania. Tutaj, tutaj, tutaj. A tak naprawdę jakieś kilkaset sztuk jeszcze do nas idzie. No i jest niezły bajzel, ale Marcin podobno się w tym odnajduje, więc jak się odnajduje, to niech będzie. Dobra.
Tak to wygląda, a my lecimy sobie na kolejną miejscówkę. No dobra, korzystając z tego, że jesteśmy w trasie, może na szybko opowiem Wam, czemu tak ciężko było mi zorganizować żywienie i trenowanie. Czyli przedstawię Wam po prostu, jak wyglądał taki typowy dzień z mojego życia. No to co, zazwyczaj wstawałem tak koło 10, a to ze względu na to, że kładłem się spać późno. I to była ta rzecz, która bardzo mnie irytowała i którą chciałem zmienić. Natomiast ciężko mi było się w tamtym systemie pracy przestawić na to, żeby móc pozwolić sobie na zaśnięcie o godzinie, nie wiem, 23 czy chociażby północy. Wstawałem o 10, organizowałem sobie jakiś tam pierwszy posiłek. To zaczynałem pracę siedząc sobie na komputerze, pracując z podopiecznymi. Tu mi schodziła zazwyczaj taka godzinka, półtorej. Później oczywiście wszelkie zmiany na stronie, dodawanie programów treningowych, aktualizacje tych programów, wyszukiwanie błędów na stronie, no nie wiem, jakaś praca z grafikiem czy z programistą. No i co, później jak udało mi się to ogarnąć, patrzyłem na zegarek i miałem takie: o nie, za 3 minuty muszę wyjść, znowu będę spóźniony. No i leciałem na treningi personalne. Na szczęście udawało mi się gdzieś tam zaoszczędzić czasu w drodze, że tak powiem. Prowadziłem zazwyczaj dwa treningi z rzędu, czasami trzy, i później miałem jeszcze swój trening do wykonania. Czyli zaczynałem powiedzmy o godzinie 2, a wychodziłem z siłowni o godzinie 7. W międzyczasie oczywiście musiałem coś zjeść, więc zazwyczaj kończyło się to jakimś szybkim wypadem do KFC z dripsami, nabijaniem białka. No niestety. Później albo wracałem do domu, albo często wypadało mi jakieś spotkanie ze wspólnikami i często właśnie wracałem do domu o godzinie 22. Szybki posiłek, no i co? I dalej do pracy przy komputerze, aktualizacje strony, pisanie newsletterów, organizacja e-booków, jakieś poprawki z tekstów, które dostałem. No powiem Wam, że rzeczy i obowiązków w Kali jest nieskończenie wiele, tak naprawdę. Jak tylko się skończą jakieś podstawowe obowiązki, no to wpada się na jakiś pomysł, a może by fajnie by było wprowadzić to albo to. No i co, w związku z tym postanowiłem to zmienić. Jak pewnie wiecie, udało mi się gdzieś tam trochę obowiązków oddelegować, trochę lepiej zorganizować mój czas. A w związku z tym, że projektów jest kilka, tak jak za chwilę zobaczycie, to trzeba w jakiś mądry sposób tym zarządzać i ja właśnie jestem na etapie uczenia się tego. No i co, lecimy sobie teraz na drugą naszą miejscówkę. Okej, a więc witam Was w drugiej miejscówce. Jesteśmy w ringu, ale nie chodzi tutaj o żadną zapowiedź walki, a o szkołę kickboxingu Tomka Sarary. Mamy okazję uczestniczyć w tym projekcie, w związku z tym jest to też część moich obowiązków. Z Tomkiem poznaliśmy się rok albo nawet półtorej roku temu, kiedy wpadliśmy po prostu na pomysł, że można by było stworzyć kanał na YouTubie z udziałem Tomka. Jest on osobą naprawdę bardzo charyzmatyczną i odnajduje się bardzo dobrze w sieci, mimo że na samym początku gdzieś tam nie czuł tego klimatu. Natomiast no, kanał na YouTubie Tomka Sarary, sprawdzajcie, robi bardzo fajne wyświetlenia, mamy okazję nagrywać z fajnymi gośćmi, dla przykładu no, Jan Błachowicz, Kuba Błaszczykowski, Peszkin i tak dalej, tych znanych osób na pewno by się jeszcze znalazło sporo na tej liście. No i co, my aktywnie uczestniczymy w promowaniu Tomka w internecie, w promowaniu salki, w organizacji obozów, działamy też w tematach mocno marketingowych, oczywiście reklama w internecie i tak dalej, i tak dalej. Także co, no nie przenudzając, oprowadzę Was po tej salce i zobaczymy sobie, jak to wygląda, a później przechodzimy do kolejnego punktu na naszej liście. Słuchajcie, jako że zaczynają się tutaj za godzinkę zajęcia, szybki look. Szkółka, jak widzicie, nie jest jakaś bardzo duża, natomiast na pewno bardzo klimatyczna i ludzie lubią tu trenować. Poziom trenerski naprawdę na fajnym, wysokim poziomie. No i co? Jaki był pomysł w ogóle na tą współpracę? Stwierdziliśmy, że w związku z tym, że Tomek zna naprawdę dużo fajnych, ciekawych osób, fajnie by było prowadzić z nimi po prostu rozmowy i ten format przyjął się naprawdę dobrze. No i co? Dzięki temu, oprócz tego, że Tomek jest w stanie zarabiać pieniądze prowadząc swoich podopiecznych i ludzi na zajęciach, to również gdzieś tam wpada dodatkowa kasa z płatnych współprac i kanału na YouTubie. Założymy jeszcze na chwileczkę rękawice mistrza i coś tam pouderzamy na worek. Jak już tutaj jestem, to... Kondycji nie ma, lecimy dalej.
I słuchajcie, jesteśmy na kolejnym miejscu na mojej liście, a mianowicie na siłowni CrossFit Dekerta w Krakowie. To tutaj prowadzę zajęcia, to tutaj prowadzę treningi personalne. Oczywiście tych treningów nie prowadzę zbyt dużo. Były takie okresy, kiedy prowadziłem po 3 treningi dziennie. Natomiast było to mega ciężkie dla mnie do zorganizowania się ze względu na masę innych obowiązków, plus jeszcze swoje treningi, zorganizowanie żywienia. To właśnie był ten jeden z trudniejszych okresów. Trwało to mniej więcej przez 6-7 miesięcy i po tym zdecydowałem, że po prostu ograniczam liczbę podopiecznych i współpracuję z tymi osobami, z którymi teraz mam naprawdę fajny kontakt. Prowadzenie treningów personalnych na miejscu daje dużo satysfakcji ze względu na ten progres, który widać gołym okiem. Natomiast ja zawsze szedłem w kierunku prowadzenia osób online ze względu na to, że jestem w stanie w lepszy sposób zorganizować swoją pracę, plus oczywiście tracę dużo mniej czasu na dojazdy. Jak widzicie, przenieśliśmy się do mieszkania, a to ze względu na to, że tak naprawdę to tutaj odbywa się największa część mojej pracy, którą wykonuję zdalnie na komputerze. Właśnie staram się zarządzać tymi wszystkimi projektami, wykonywać jakieś tam obowiązki, których część Wam już przedstawiłem. Oczywiście nie są to wszystkie, ale co, no nie będziemy zanudzać. I oprócz tego zajmuję się również prowadzeniem osób online. I to tutaj właśnie głównie pracuję z podopiecznymi. Zajmuje mi to około godziny do 2 godzin dziennie. No i co, w skład tego wchodzi oczywiście tworzenie programów treningowych, rekomendacje odżywiania, podkreślam, nie są to diety, nie wierzę po prostu w ich efektywność w długiej perspektywie czasu. No i co, również stały kontakt, aktualizowanie programów, śledzenie progresu, a także analizowanie filmów i techniki. Bardzo fajne jest to, że to są długoterminowe współprace, które zazwyczaj trwają minimum rok. Głównie współpracuję z osobami z zagranicy i naprawdę daje to dużo satysfakcji. Tak to wygląda, a my przejdziemy sobie teraz do podsumowania tego, o czym będzie nowa seria na moim kanale. Okej, a więc dowiedzieliście się, czym się zajmuję i skąd ten brak organizacji w moim życiu. Chciałbym, aby ten film był swego rodzaju introduction do nowej serii, która pojawi się na tym kanale w formie vlogów. Prawdopodobnie będę je publikować co jakieś 2 tygodnie, w której podzielę się z Wami powrotem do mojej formy, tym, w jaki sposób organizuję swój plan treningowy. Dowiecie się nieco więcej na temat programowania treningowego, odżywiania, może wpadną jakieś fajne przepisy. Tak naprawdę ta forma jest bardzo otwarta i tutaj zależałoby mi bardzo na Waszej aktywności, także jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie, abym poruszył jakieś tematy, koniecznie zostawcie teraz komentarz i dajcie mi znać, o czym chcielibyście, abyśmy porozmawiali sobie w kolejnych vlogach. W pierwszym dowiecie się, jak wygląda i zobaczycie moją obecną formę, a także podstawy pierwszego programu treningowego, z którym będę sobie działać. Wpadajcie koniecznie na Instagrama, tam będę publikować nieco więcej, nieco wcześniej, także jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie followujcie. No i co, widzimy się już w pierwszym vlogu niebawem. Do zobaczenia.